sądzi o tej wystawie? Brak słów. Tego nie powinno być w Polsce katolickiej. W Polsce, w której ja mieszkam, nie wyobrażam sobie, że do czegoś takiego mogło dojść. To jest po prostu nie do opowiedzenia. To jest karygodne, straszne. I nie wyobrażam sobie, że ktoś wyraził zgodę na taką. Jestem zbulwersowana bardzo. A dlaczego pani w dzisiejszym tutaj jest? Ponieważ Bóg, honor i ojczyzna są moimi wartościami, z którymi się utożsamiam. I krzyża bronię zawsze. Po prostu krzyż jest moim jedynym oparciem w trudnych chwilach. Umarł na nim mój Bóg i nie wyobrażam sobie, żeby być gdzieś indziej dzisiaj i w ogóle, żeby nie bronić się krzyża. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Picasso, tak? Który dobrze był w swoim czasie krytykowany, no to nie był nurt kubizm, no jeszcze to było może troszeczkę za wcześnie, oko nie w tym miejscu, gdzie powinno być usta i tak dalej. Ale to, co jest tutaj, to no mówię, trudno to nazwać w ogóle sztuką, czy jakąkolwiek choćby przyczynkiem do sztuki. Mówię, to jest jakiś tani badziew. Prawdę mówiąc, moi paroletni bracia lepsze filmy kręcą telefonami komórkowymi, przynajmniej te filmy ich są o czymś. To jest po prostu, nie wiem, prowokacja, czy no, to, ja tam czytałem, to jest w ogóle jakaś czyjaś praca dyplomowa, się zastanawiam, jakby w jaki sposób wybronić w ogóle coś takiego. Jeżeli się nie postawi jakiejś takiej bariery, nie powie się nie, no to nie wiem, za niedługo performancem artystycznym może być płonący kościół, tak? Gdzie zresztą już parę dni temu grupka nastolatków podpaliła zabytkowe drzwi kościoła i uznano to za chuligański wybryk głupich młodziaków, tak? I to nie jest bulwersujące. Spalenie tęczy, która jest rzekomo dziełem sztuki, to jest bandytyzm, to jest chuligaństwo, to jest nienawiść, to jest ksenofobia, to jest faszyzm, nazizm, nie wiem co jeszcze, jaki izm. Nacjonalizm. Nacjonalizm. Więc może za chwilę Holokaust. Nowym symbolem Holokaustu, nie wiem, może będzie spalona tęcza, bo tak mówią nam w mediach, że już zaraz będzie pewnie nowy Holokaust. Więc jeżeli nie postawi się takiej jasnej granicy, co można, co nie można. Mówię, bo jeżeli się paru głupich nastolatków nasłuchało się w telewizji pana posła z Biłgoraja, że w zasadzie wszystko można, jeszcze do tego wtóruje mu pan Owsik, no to przepraszam bardzo. Rób ta, co chce, ta, podpalamy sobie drzwi, jest fajnie. No a najwyżej nas złapią, rodzice odpowiedzą, bo jesteśmy jeszcze takimi strzelami, że sami nie odpowiadamy. Ale gdzieś jest granica. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski. Przyszłam pokazać mój sprzeciw wystawie, która jest tu pokazywana. Uważam, że nie powinno mieć to miejsca, w szczególności w państwie katolickim, żeby na wystawie pojawiały się nawet filmy. To jest film, który jest pokazywany, zdjęcia, które są moim zdaniem no nie na miejscu. I nie mogę aż mówić, ponieważ mam cały ściśnięty żołądek. Po tym, co widziałam, jestem w szoku. Więc osoba niewierząca, moim zdaniem, powinna czuć się urażona, bo zostały tu przekroczone jakieś granice, których moim zdaniem nie powinno się przekraczać. Skąd się dowiedziałaś o tej wystawie? O tej wystawie dowiedziałam się ze strony Solidarnych 2010. Przeczytałam i stwierdziłam, że włączę się w modlitwę, zobaczę, jak to wygląda. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie Ty, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nigdy nie myślałam, że doczekam takiego czasu, kiedy w mojej katolickiej Polsce, tutaj gdzie 90% deklaruje się jako chrześcijan, mój Jezus będzie tak profanowany. To jest wstrząsający widok. Wyciska łzy, chwyta za serce i za żołądek. Naprawdę nie przesadzam. To, co ludzie widzą tutaj, ta frakcja audiowizualna ciągle powtarzająca się, nagiego mężczyzny próbującego rzekomo tulić się do pięknego średniowiecznego krucyfiksu Jezusa, figury Jezusa, gdzie są gwoździe, gdzie jest
krew, gdzie są jego rany, jednocześnie tak profanować, tak niszczyć krzyż i symbol naszej wiary, symbol męki, zmartwychwstania jest czymś niepojętym naprawdę. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteś? Jestem tutaj, żeby się modlić razem z innymi, po to, żeby to zło się nie rozpowszechniało. Trzeba się modlić za twórcę tej wystawy, za tego aktora, bo tak chyba trzeba nazwać tego człowieka, bo zdaje się, że chciał być dobrym aktorem, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Modlić się o to, żeby jak najszybciej, jak natychmiast została wyłączona ta wystawa. Nigdy nie został ten film nikomu więcej pokazany. Żeby odpowiedzialne osoby poniosły konsekwencje za tę wystawę. Jestem tutaj po to, żeby prosić Boga o wybaczenie, o to, co ludzie czynią tutaj na tej ziemi z krzyżem Chrystusa, który umarł za mnie, za siebie, za każdego z nas. A jak oceniasz ustosunkowanie się, bądź brak ustosunkowania się hierarchów Kościoła do tej wystawy? Uważam, że Kuria Warszawska, tak, czy inni duchowni natychmiast zareagowali, natychmiast wystosowali odpowiednie stanowiska, oświadczenia. Rolą kapłana jest obrona, nie tylko kapłana, każdego naszego chrześcijanina obrona krzyża. Dlatego cieszę się, że hierarchowie kościelni, duchowni, są zresztą tutaj wśród nas duchowni, natychmiast zareagowali, natychmiast. Chciałabym, żeby tylko jeszcze ci świeccy ludzie rządzący tym muzeum odpowiednio zareagowali i odpowiedzieli na te prośby duchownych, którzy jakby nie patrzył, są przedstawicielami Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Nie uważasz, że reakcja katolików, po prostu zwykłych katolików, jest niewystarczająca? Może faktycznie nie jesteśmy tym katolickim krajem, jeżeli tylko hierarchom to przeszkadza i jakiejś grupce ludzi? Powiem tak, to nie jest tylko grupka ludzi, to jest zdecydowanie więcej osób. Nie wszyscy mogą tutaj być, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, rodziny, pracę, ale będziemy się modlić tak długo, jak trzeba będzie, dotąd aż po prostu ta wystawa nie zostanie zdjęta, bo jest to niebywały skandal. Ja nigdy nie przypuszczałam, tak jak powiedziałam na początku, że doczekam takiego czasu, kiedy to nie będzie zwykłe plucie na krzyż, przepraszam, w cudzysłowie mówię zwykłe plucie krzyż, tylko to coś więcej. Dlatego, tak jak mówię, spotkałam się z relacjami moich znajomych, każdego chrześcijanina, ale i nie tylko, osób, które wiedzą, czym jest krzyż dla ludzi wierzących w Polsce, i to były całkowicie wstrząsające reakcje tych osób, całkowicie negatywne opinie, i myślę, że jestem wręcz pewna, że ta wystawa nie przeszkadza tylko grupce katolików. To jest wystawa czy zwykła prowokacja? Oczywiście, że to jest prowokacja. A na co obliczona? Na jaki skutek? Autor tego filmu miał konkretne cele, konkretne przesłanie. Prawdopodobnie nie spodziewał się takiej reakcji, że tutaj codziennie będzie odmawiany różaniec ekspiacyjny i krucjata różańcowa, ale specjalnie chciał pokazać jakby swoją siłę, wyższość nad Panem Bogiem. Ale wierzę w to głęboko, że nie uda mu się, nie udało mu się, bo jednak Pan Bóg w pewnej chwili dotyka takich ludzi i pokazuje swoje oblicze i pokazuje to, że jednak to nie człowiek rządzi tym światem. 4 listopada zostało złożone 2 zawiadomienia do prokuratury. Jedno z nich dotyczące właśnie Centrum Sztuki Współczesnej, które to podkreśla, że prawdopodobnie popełniono przestępstwo z artykułu 196 dotyczącego znieważenia uczuć religijnych chrześcijan. Drugie zawiadomienie dotyczy okładki tygodnika Newsweek z lutowego wydania. Także oczekujemy, mamy nadzieję, wierzymy w niezależność sądownictwa, prokuratury, że dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej poniesie odpowiedzialność, poniesie konsekwencje
I tutaj osoby, które będą rozpatrywały te zawiadomienia, jedno i drugie, zwłaszcza szczególnie dotyczące te Centrum Sztuki Współczesnej, wezmą pod uwagę te głośne wołania, protesty, modlitwy, ten znak oburzenia tylu chrześcijan i nie skończy się na tym, jak to się kończyło na wielu innych zawiadomieniach w naszym kraju. Wierzymy, tym razem wierzymy w to, że prokuratura wyciągnie odpowiednie konsekwencje wobec odpowiednich osób. Ciężko powiedzieć, co teraz można nazwać wystawą, co jest sztuką, co jest kiczem. Akurat wczoraj zdarzyło mi się tak, że spotkałem się z grupą ludzi, którzy się zajmują malarstwem i poruszaliśmy ten temat właśnie pomiędzy kiczem, sztuką, a tak zwanym nowym performercem, czyli czymś, co ludzi szokuje, żeby tylko szokować, więc wczoraj doszliśmy właśnie do takiego wniosku, że na obecną chwilę wystarczy wykorzystać członka męskiego i do tego krucyfiks i można być artystą w takich miejscach jak właśnie CSW czy Zachęta. I nie, według mnie, to znaczy ja nie podzielam tego zdania, żeby w ten sposób promować siebie jako artystę, bo to nie jest artyzm. To zupełnie nie jest artyzm. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. No od razu to jak się wchodzi, to po prostu już czuć zapachem, że to nie jest, tej wystawy nie powinno tutaj być. I jak się patrzy na nią, no odrzuca człowieka, szczególnie no, mnie osobiście, bo jako człowiek wierzący, chrześcijanin, no stwierdzam, że to jest, nie powinno czegoś takiego być. Zwłaszcza, że nas boli to, że Jezus Chrystus tak jest właśnie przedstawiany. Powiedz mi, nie wiem, czy może widziałeś, jak oni reagują, czy przechodzą, oglądają, podziwiają, czy może przechodzą obojętnie. Jak to wygląda? Znaczy, widzę, że są dwie grupy ludzi. Właśnie ci, co podziwiają i właśnie tych, co to boli, że coś takiego jest pokazywane. A jesteś w stanie podjąć się oceny kogoś więcej? No, też mi ciężko jest oceniać, to z mojej obserwacji tylko tak widzę, że po prostu niektórzy ludzie odbierają, że to jest wielka sztuka, a niektórzy to po prostu, że to jest głupota, tak? A ty jak to odbierasz? No dla mnie to jest głupotą właśnie. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Na wyrwaganie.